Znasz jakiegoś Ukraińca lub Ukrainkę? Wiesz, że mogą mieć syndrom wołyńskiej gry? Którym Ukraińcom grozi zapadnięcie na syndrom wołyńskiej gry? Tym, którzy pośrednio lub bezpośrednio doświadczyli następujących traum historycznych. Wielkiego Głodu w latach 30., polonizacji na terenach II RP też w latach 30., Wołynia albo akcji Wisła w 1947. Gdzie mieszkają Ukraińcy dotknięci syndromem wołyńskiej gry? Przede wszystkim na Ukrainie Zachodniej. Lwów, Łuck, Tarnopol, Włodzimierz Wołyński, długo by wymieniać. Jest ich tam o wiele więcej niż na Ukrainie Wschodniej czy w Kijowie. Mieszkają też na naszym Zakerzoniu. Przemyśl, Sanok, tam gdzie toczy się akcja mojej książki. Historycznie w ogóle było tam mnóstwo Rusinów, Bojków i Łemków, których my, Polacy, wrzuciliśmy niesłusznie do jednego worka. Mogą też mieszkać na naszych ziemiach zachodnich, gdzie zostali przemieszczeni wbrew własnej woli w ramach akcji Wisła w 1947 roku. Do tego można ich spotkać w Kanadzie i w Stanach, bo bardzo dużo ukraińskich nacjonalistów uciekło tam po wojnie i pomagał im w tym podobno sam Anders i teraz tworzą bardzo silną ukraińską diasporę. A do tego wszystkiego, jakby tego było mało, mogą mieszkać w małych i dużych polskich miastach, w małych i dużych polskich wsiach. Wiemy, że legalnie przebywa u nas ponad 1 milion Ukraińców, bo tak naprawdę jest ich o wiele więcej. Zatem jak ich poznać? Oto lista kontrolna cech dla Ukraińców. Dla Ukraińców z syndromem wołyńskiej gry Józef Piłsudski wcale nie był bohaterem. Wręcz przeciwnie, był zdrajcą. A dlaczego? Ukraińcy mówią nam wprost. Jak potrzebowaliście naszej pomocy w 1920 roku w wojnie z bolszewikami, Piłsudski przyszedł do naszego lidera, Semena Petlury, i poprosił go o pomoc. Obiecał mu Polskę federacyjną, czyli niezależną Polskę z niezależną Ukrainą u boku. Petlura się zgodził. Mieliśmy cud nad Wisłą i inne różne cuda, wygraliśmy tą wojnę. Niestety w 1921 roku, w czasie traktatu ryskiego, Piłsudski nie był w stanie wybronić swojej koncepcji Polski federacyjnej i wygrała koncepcja Romana Dmowskiego Polski inkorporacyjnej. W praktyce oznaczało to podział Ukrainy na dwie części. Jedną część dostała II Rzeczpospolita, a drugą bolszewicy. Co stało się wtedy z żołnierzami ukraińskimi, którzy nam pomogli? Zostali internowani. Naprawdę zostali więźniami II Rzeczpospolitej. Stąd jest to słynne przepraszanie Piłsudskiego. Piłsudski wiedział, że źle zrobił, miał wielkiego moralniaka, pojechał do tych internowanych żołnierzy i powiedział to swoją słynną kwestię. Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam. A co stało się z Semenem Petlurą? Dla nas był więźniem, dla Ukraińców zdrajcą. Piłsudski pomógł mu przedostać się do Francji, gdzie kilka lat później został zabity przez żydowskiego zamachowca. Wołyńscy Ukraińcy mają alergię na naszych bohaterów, nie tylko na Józefa Piłsudskiego, ale na przykład na Bolesława Chrobrego, który wbił miecz w Złotą Bramę w Kijowie. Ukraińcy z syndromem wołyńskiej gry wypominają nam też grzechy sprzed kilkuset lat. Jestem teraz na placu Unii Lubelskiej, jest tu strasznie głośno, ale jestem tutaj dlatego, bo Unia Lubelska, która dla nas była wielką chwałą, Ukraińcom stała ością w gardle. Wypominali nam, że to nie była Rzeczpospolita dwojga narodów, tylko trojga narodów. A my, Polacy, trochę się skapnęliśmy, jak sami potrzebowaliśmy pomocy Ukraińców, tylko trochę za późno, w czasie powstania styczniowego. Dwudziestolecie międzywojenne. Dla nas, Polaków, złota epoka. Dla Ukraińców z syndromem wołyńskiej gry po prostu syf. Żeby to zrozumieć, dobrze jest przyjrzeć się liczbom. Według spisu powszechnego z 1931 roku Ukraińcy stanowili ponad 30% mieszkańców naszego kraju. A żeby to zrozumieć jeszcze lepiej, dobrze jest przyjrzeć się mapie II RP, tu w niebieskich ramkach. W województwach tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim, czyli mówimy tu o słynnych kresach wschodnich, było aż 70% Ukraińców. Co z tymi statystykami zrobiliśmy my, Polacy? Po pierwsze, zasiedlaliśmy tę ziemię naszymi wojskowymi. Zrobiliśmy z kresów wschodnich swego rodzaju dziki zachód. Po drugie, trzymaliśmy Ukraińców naprawdę nisko parteru. Uniemożliwialiśmy im awans społeczny albo zakup ziem. Po trzecie, już po śmierci Piłsudskiego rozpoczęliśmy agresywną politykę polonizacji. Palenie cerkwi, zamykanie ukraińskich szkół i innych jednostek oświatowych, czy tulipany z kobiet, o czym opowiem dopiero w mojej książce. Dla Ukraińców z syndromem wołyńskiej gry nasze polskie porażki często były wielkimi ukraińskimi sukcesami. Jesteśmy na ulicy Foksal 3, I tutaj 15 czerwca 1934 roku podjechał samochód z naszym ministrem spraw wewnętrznych, Bronisławem Pierackim. I podszedł do niego mężczyzna, który trzymał pakunek pod pachą. Przyciskał ten pakunek, bo tam była bomba domowej roboty i chciał, żeby wybuchła, ale nie wybuchła. Ale na szczęście on miał rewolwer, oddał 3 strzały w tył głowy i Bronisław Pieracki padł. Co się stało z mężczyzną? Mężczyzna tak w ogóle nazywał się Hrihori Maciejka. Mężczyzna zaczął uciekać, wsiadł w tramwaj, przejechał kawałek, uciekał ulicą Kopernika, potem uciekł do Czechosłowacji, gonili go, ale udało mu się ostatecznie uciec do Argentyny, gdzie umarł w 1966 roku, a Pieracki umarł jeszcze tego samego dnia w 1934 roku. OUN, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, od razu przyznała się do zamachu. To tak jak dzisiaj Al-Kaida. Powiedzieli: hej, to my to zrobiliśmy, i byli bardzo dumni. Okazało się, że za przygotowaniem zamachu stoją czołowe nazwiska OUN. Mykola Łebec, Stepan Bandera, Szuchewicz. O nich wszystkich przeczytacie w mojej książce. Odbył się proces. Proces był pokazem ukraińskiej dumy i buty. Oskarżeni odmawiali zeznań po polsku, mówili po ukraińsku, zostali skazani, a potem w wyniku zawieruchy wojennej zostali uwolnieni, bo sami się uwalniali. W każdym razie to była wielka klęska polskiej polityki, bardzo zmartwiła marszałka Józefa Piłsudskiego. Pieracki był oskarżany przez Ukraińców o akcje polonizacyjne na ziemiach wschodnich, ale mnie osobiście zdarzyło się spacerować tędy ze znajomym Ukraińcem i gdy byliśmy na Foxhall, on powiedział: hej, patrz, właśnie tutaj udało nam się zrobić bardzo dobry zamach na waszym polityku. Więc tak wygląda syndrom wołyńskiej gry u Ukraińców. Ukraińcy z syndromem wołyńskiej gry wypominają nam Berezę Kartuską. Bereza Kartuska działała od 1934 do 1939 roku i była obozem odosobnienia. Józef Piłsudski i sanacja odosobniali tam wrogów systemu, a mieli ich całkiem sporo. Dzisiaj wiemy, że Bereza Kartuska była obozem koncentracyjnym, a Ukraińcy się z nas śmieją, że sami sobie tam wychowaliśmy ukraińskich nacjonalistów i że oni aż tak bardzo nie musieli się już szkolić od hitlerowców. Ukraińcy z syndromem wołyńskiej gry nie lubią Armii Krajowej i batalionów chłopskich za to, co my dzisiaj nazywamy akcjami odwetowymi właśnie za Wołyń. Symbolem tych akcji jest zbrodnia w Sachryniu, gdzie 10 marca 1944 roku Armia Krajowa i bataliony chłopskie zamordowały od 150 do 300 Ukraińców według danych naszego polskiego IPN-u. Według ukraińskich historyków ofiar było wiele więcej, a nasze śledztwo w tej sprawie jest zamrażane i odmrażane cyklicznie, prawie jak gospodarka w lockdownie. Ukraińcy z syndromem wołyńskiej gry bardzo wypominają nam akcję Wisła. A czym ta akcja Wisła była? Oficjalnie chodzi o likwidację zaplecza UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Przez zaplecza rozumiemy ludzi, którzy po prostu tym powstańcom pomagali, chowali ich, karmili i leczyli. W praktyce przesiedliliśmy tysiące Ukraińców, Łemków i Bojków z terenów dzisiejszych Bieszczad na ziemie odzyskane i jeszcze porozrzucaliśmy ich po tych ziemiach, żeby nie mieli ze sobą kontaktu. Pamiętajmy, że Łemkowie i Bojkowie naprawdę nie mieli z UPA za wiele wspólnego. Co o akcji Wisła mówimy dzisiaj my, Polacy? Czasem mówimy, że to nie my, tylko polscy komuniści, którzy spadli chyba z kosmosu, chyba że chodzi nam może do komuny, a to temat na jeszcze inną książkę. Czasem mówimy, że gdyby nie akcja Wisła, Wołyń by się powtórzył. A co na ten temat mówią Ukraińcy? Że była to zbrodnia przeciwko ludzkości. Wołyńscy Ukraińcy mogą kultywować etos kozaków i bardzo dobrze wspominać Bogdana Chmielnickiego za to, że tak dobrze nam, Polakom, dokopał. Wołyńscy Ukraińcy wymazują bohaterów narzuconych im przez Sowietów, przez Polaków i mają swoich własnych. Na przykład Andrij Szeptycki, duchowy grekokatolicki przywódca Ukraińców z czasów Wołynia, do którego mamy bardzo dużo rezerwy. Wołyńscy Ukraińcy, podobnie jak wołyńscy Polacy, mają chrapkę na nasze wspólne miasta. Marginalizują polską historię Lwowa, a Przemyśl i Chełm chętnie widzieliby u siebie. Lubią swoją niebiesko-żółtą flagę, którą my akceptujemy, oraz czerwono-czarną, której bardzo się boimy. Wołyńskim Polakom trudno jest zrozumieć, że pierwsze miejsce na liście ukraińskich wrogów zajmują Rosjanie. Polacy są tylko mniejszym problemem, którego trzeba się na wszelki wypadek pozbyć. I co? Znasz Ukraińca albo Ukrainkę, którzy mają syndrom wołyńskiej gry?